Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV. Z tej strony Piotrek, który dzisiaj opowie Wam o grach, które warto byłoby zabrać do plecaka, skompresować jakkolwiek i zabrać je na wakacje. Tak jest, sezon wakacyjny się zaczął, co już doskonale widać po naszej zaoknowej aurze. Przynajmniej u mnie leje bardzo i to bardzo mocno, więc co można byłoby robić w takim dniu? No właśnie, można byłoby robić różne sobie rzeczy, ale na przykład można byłoby też sobie grać. O, tak po prostu usiąść i w dwie osoby, w pojedynkę, więcej osób pograć, ale może byście chcieli coś innego porobić, co jest związane z waszym planszówkowym, może RPG-owym hobby. Z niczego absolutnie nie musicie rezygnować. Ja wiem, że w tym momencie wakacje jest to czas, kiedy rozmiar ma znaczenie, a dla nas, dla planszówkowiczów, ma to duże znaczenie, ponieważ nasze wielkie pudła piętrzą się na regałach, ale czy to znaczy, że mamy pozbywać się naszego hobby? Nie, absolutnie nie. I dzisiaj wam to pokażę. Tak więc herbatę wasze w dłoń i oglądamy. I nawet specjalnie ciężkie to nie jest. Nie jest to najłatwiejsze, ale cały ten materiał będę kręcił na jednym ujęciu, dodając wam różnego rodzaju zdjęcia w trakcie, więc rozpakowujemy tenże plecak, dlatego kręcę na jednym ujęciu, żeby nie było, że coś przekręciłem, czegoś nie pokazałem i tyle. Ale uwaga, co mamy na początek? Na początek mamy grę pod tytułem Fallout Shelter. Dlaczego? Ponieważ jest fajna, jest post-apo, jest Fallout i jest to gra, którą nie akurat specjalnie miniaturyzowałem, jest to po prostu gra, która ma blaszane pudełko, a to może się przydać w trakcie pieszych wędrówek, kiedy na przykład nie weźmiemy gry, tylko na przykład wykorzystamy to jako jakiś pojemnik ścianiowy. Więc bardzo proszę, możemy sobie Fallouta wziąć. Taki, wiecie, podręcznik przetrwania. Co mamy tutaj jeszcze? Możecie mi wierzyć lub nie, ale na przykład tutaj, w tym, że w takim zwykłym płóciennym woreczku, który możecie sobie kupić za 50 groszy w Rossmanie, ostatnio widziałem, takie coś zawiera całą grę Dune'a. Tak jest, więc nie zabieramy tylko, żeby nie było, takie argumenty pewnie mogłyby się pojawić, że zabieramy tylko takie proste gry, proste karcianki. Te też będą, ale również możemy zabrać duże tytuły, kiedy je pięknie i bezpiecznie spakujemy, a instrukcje, a co instrukcje? Wszystkie instrukcje są w PDF-ie, więc możecie sobie je przegrać na telefon. Co mamy jeszcze? Mamy tutaj, o, proszę, żeby nie było, ja uwielbiam maty, więc proszę, jest mata do gry, mata do gry od gry pod tytułem Hero Realms, więc mamy również Hero Realmsa, również pięknie opakowanego, nawet z instrukcją, wszystkie karty się tutaj znalazły, nie ma problemu, nic grze się nie stanie. O, trzy gry w jednej grze. Lama Rainiera Kniziego to jest gra, którą możemy sobie zagrać w wariant podstawowy, wariant kostkowy, wariant taki party, aczkolwiek tam nic specjalnego party nie ma, po prostu jest prostszy. Nie wiem, dlaczego go party nazwano, ale jest to gra, w której waszym zadaniem będzie zbierać jak najmniej kart. Kto będzie zbierał jak najmniej kart, czy będzie je najszybciej oddawał w jednym z wariantów, ten będzie miał mniej punktów karnych. Kto tych punktów karnych ma mniej, zostaje zwycięzcą. Bardzo fajny, aczkolwiek chyba jeszcze niedoceniony w Polsce tytuł. Co my tu mamy jeszcze? No właśnie, przecież wiecie, jak chodzimy sobie na wędrówki piesze, to dlaczego nie mamy rezygnować na przykład z RPG-ów? Ja na przykład uwielbiam RPG, lubię sobie pograć w takiej, wiecie, przestrzeni leśnej, a jak mamy leśną przestrzeń, no to na przykład RPG pod tytułem Słowianie, mitologiczna gra popularna. Ja zawsze tę grę polecam, ponieważ jest bardzo fajnie napisana. Podręcznik jest taki lekki, nie tylko pod względem intelektualnym, bo akurat to nie, ale jest to podręcznik lekki i możemy go sobie spokojnie do plecaka wziąć lub po prostu poczytać, żeby się wprawić przed kolejnymi naszymi sesjami. Niektóre te podręczniki mają taki, wiecie, kredowy papier, to wszystko waży, akurat Słowianie nie mają. Jest to lekkie, fajne, zgrabnie napisane i jakoś taki wakacyjny klimat, kiedy łazimy sobie po lasach, po wodach, może po wodach to akurat nie, był już taki jeden, to tak... To jest takie miłe. Dobra, co jeszcze złapaliśmy w środku? O, proszę. Gra pod tytułem Tu i Tam. Ona dopiero wychodzi, chyba 7 lipca dopiero będzie, ale Tu i Tam też do plecaka możemy sobie schować, ponieważ jest to gra, która rzeczywiście jest wypakowane to pudełko, tam specjalnie zbyt dużo chińskiego powietrza nie ma. Tutaj mamy karciankę, w której naszym zadaniem będzie układanie planszy z kart i dzięki innym kartom odnajdywanie zagubionych towarzyszy. Kto będzie robił to lepiej, ten zostanie zwycięzcą, a nowe karty będą dawały nowe możliwości. Naprawdę świetna rzecz, będę to polecał pewnie jeszcze nie raz. Czy coś mamy jeszcze w tej głównej sakwie? Nie. Ale może tak się na przykład stać, moi mili, że zapragniecie sobie, no bo czemu mamy rezygnować, tak? Macie jakieś takie fajne światełko, niektórzy już, nie wiem, leżą na waleni czy coś i na przykład chcielibyście sobie pomalować figurki. No to zaplanujcie sobie to dobrze. No mi, żeby sobie pomalować, wystarczą, nie wiem, 3 pędzelki, które sobie, wiecie, tak pięknie, ładnie owinąłem. Do tego wszystkiego biorę sobie jedną figurkę, umówmy się, to są wakacje, nie będziecie mieli aż tyle czasu.
Do tego wszystkiego zabieram sobie kilka podstawowych farbek, jakieś takie łosze, ponieważ farbki też możemy mieszać, dzięki czemu uzyskamy różne fajne kolory, więc warto byłoby sobie ogarnąć, jaka to jest paleta barw potrzebna do Waszej figurki, żebyście mogli sobie spokojnie pomalować. Ot i tyle, więc malowanie, mamy już RPG, mamy planszówki, ale Piotrze, zabrakło tu jeszcze wielu, wielu rzeczy. Spokojnie, wszystko przed Wami. Mamy karcianki. Karcianki, które bardzo lubię. Oczywiście nie, to nie jest tylko Magic. Oczywiście możecie sobie wgrać na telefon, nie wiem, Hearthstone'a czy Magica Arenę, ale chodzi o takie karcianki, które możecie pokazać. Pamiętajcie, że kiedy jeździcie na wakacje, to przecież Wy jesteście heroldami planszowej wieści. Ja przynajmniej zawsze tak mam. I kiedy sobie gram z kimś w różnego rodzaju planszówki, to staram się mieć jeszcze jedną jakąś grę, żeby komuś pokazać, że planszówki nie są trudne. Zawsze to będzie plus jeden, jeśli chodzi o wciąganie kogoś do tego hobby. Więc mam na przykład grę pod tytułem Epic Card Game, po prostu zwykły Epic. Jest to gra stworzona przez fanów Magica, którzy niespecjalnie lubili czekać na duże kreaturki, więc tutaj można powiedzieć, od razu na pełnej wchodzimy z bardzo potężnymi kreaturami i po prostu tłuczemy się po japach. Kto będzie robił to lepiej, wygra grę. Epic to chyba jeszcze po polsku nie zostało wydane, ale po angielsku, trudny angielski tu nie występuje, pograjcie sobie. O właśnie, jeśli o karciankach mówimy, są fani tej gry, są również nie fani tej gry. Ja, można powiedzieć, zawsze jestem gdzieś po środku. Jest to gra pod tytułem Keyforge. Nie musimy zabierać tych wszystkich komponentów, które są potrzebne i w ogóle. Możemy je zastąpić nawet zwykłymi, prostymi monetami. Chyba że planujecie, nie wiem, wszystko przewydać, no to będzie problem, ale wystarczy zabrać zwykłe, proste dwie taliki i już w Keyforge na dwie osoby możecie sobie pograć. Co my tu mamy jeszcze? O, gra, którą ostatnio sobie ogarniam. Mianowicie jest to gra pod tytułem Flesh and Blood. Jest to tytuł, który zalicza się do jednych z trudniejszych gier, które będziecie mogli sobie pograć i one będą miały takie magicowe troszeczkę wrażenie, ale jest to tytuł już nieco bardziej rozbudowany i jest to gra dosyć droga, to też trzeba niestety przyznać, no i ta drożyzna jest widoczna już nawet w takich zwykłych, prostych elementach startowych, więc kto boka temu zabroni, możecie Flesh and Blood sobie łyknąć. Co mamy tu jeszcze? Mamy jeszcze jedną kieszeń, więc to spokojnie, to nie jest wszystko, co Piotruś sobie zabrał. O, co Piotruś sobie zabrał. Warto zadbać o odpowiednią atmosferę na sesjach, więc zabrałem sobie zwykły, prosty głośnik, który sobie, jeśli włączymy i naładujemy wcześniej, co też jest bardzo ważne, będzie nam grał jakieś takie piękne melodyjki przy sesji. Jeszcze może ognisko sobie zapalicie, tu jakaś taka melodyjka, no po prostu niesamowita sprawa. Żeby nie było, polecam, zresztą zawsze polecam, Monopoly. To jest Monopoly Deal, to się kiedy teraz nazywa Monopoly Shuffle, to jest jedna i ta sama gra, czyli Monopol. Tylko jak w tym momencie ktoś będzie mi pisał, że co ty polecasz Monopol, zobaczycie, co z wami ludzie zrobią w komentarzach. Ta gra nie ma specjalnie zbyt dużo wspólnego z Monopolem, to jest absolutnie rewelacyjna, kapitalna karcianka, którą wam polecam sobie poznać. Nie będę zbyt wiele o tej grze mówił, ponieważ już mówiłem, jest to gra, w której po prostu będziemy musieli zbierać nieruchomości, ale to nie będzie jakieś tam chodzenie, rzucanie kostkami. Zwykła, naprawdę fenomenalna karcianka. Co my tutaj się jeszcze znajduje? Paryż. W mojej opinii troszkę niedoceniona gra. Niedocenienie tej gry polega na tym, że chyba jakoś, nie wiem, przebojem na salony się nie wbiła, a jest to świetna, świetna dwuosobówka, gdzie mamy najpierw w takim patchworkowym elemencie, układamy sobie miasto, a później na to miasto musimy przenieść, no właśnie, takie tytułowe latarnie itp. itd. Więc jeśli ktoś szuka logicznej gry dla dwóch osób, bardzo proszę, Paryż, pięknie wyilustrowana gra, czeka na niego. Do tego wszystkiego, o proszę, Marvel, takie coś nawet możemy sobie złapać w kieszeń, a dokładnie jest to Marvel Rękawice Nieskończoności, więc jeśli lubiliście kiedyś lub nawet teraz List Miłosny, to List Miłosny ma swoją nową wersję, czyli po prostu będziemy albo złym Thanosem, albo rewelacyjnymi Avengersami i po prostu będziemy się napierniczać. Wszystko od razu przygotowane, jakby pod wakacje, w takim woreczku się znajdowało. Nic nie kupowałem sobie dodatkowego. Dalej, rosyjska ruletka. Rosyjska ruletka jest to gra, jakkolwiek źle by to nie brzmiało. No każdy, kto oglądał Filmowca Jeleni, to wie, że tutaj słowo rozrywkowe troszeczkę nie pasuje, ale rosyjska ruletka jest to świetna rozrywkowa gra, w której waszym zadaniem właśnie będzie granie w rosyjską ruletkę, dokładnie wystawienie drużyny. No jak wam się drużyna skończy, to przegrywacie.
Jak chcielibyśmy mieć coś bardziej epickiego, to jest seria Tiny Epic. Oczywiście tych Tiny Epików jest cała masa, natomiast po polsku są tylko dwa. Jeden z nich to właśnie Tiny Epic Mech, ale jeśli ktoś włada językiem Szekspira, to bardzo proszę, Tiny Epic, właśnie to jest taka seria zamknięta w małym pudełeczku, a kiedy rozkładamy sobie te małe pudełeczka, to bardzo często do nich zaglądając, widzimy naprawdę duży, duży tytuł, nie tylko na pół godzinki, ale nawet na dużo dłużej. I do większości tytułów są maty, dlatego ja tę grę jeszcze bardziej lubię. Kolejna rzecz, Pędzące żółwie. No ale właśnie, większość ludzi kojarzy Pędzące żółwie, ale jako gra planszowa, a nie wiecie, że Pędzące żółwie ma również swój format karciany i jest to niezwykle udana karcianka, która też Egmontowi troszkę go zaskoczyła, bo naprawdę bardzo, bardzo dobrze im schodzi, więc kupujcie, póki jeszcze w sklepach jest. No i chyba to już końcówka powoli, tak, chyba to jest końcówka, ale po drugiej stronie coś jeszcze mamy. Mianowicie, jeśli zachraniecie jakieś takie wykreślanki, ja oczywiście mógłbym jak zwykle Kości Obfitości polecać, ale stwierdziłem, że polecę coś innego. Kolejna gra, która tak przeszła troszkę bez echa na rynku, mianowicie jest to gra pod tytułem Smoothies, wydawnictwa Muduko, która to będzie polegała na tym, że w tej waszej wykreślance będziecie musieli stworzyć bardzo dobry koktajl. No i ten koktajl, kto zrobi najlepszy i będzie najlepiej punktował w trakcie całej gry, wygra oczywiście za tenże właśnie taki smoothies koktajl. Nie wiem, czy tak to można powiedzieć. Dla mnie to jakoś specjalnie różnicy nie ma, ale piękna, kolorowa wykreślanka dla was ze ślicznymi kostkami, co w tym momencie widzicie również na załączonym obrazku. Czy coś jeszcze zostało? No pewnie, że tak. Jeszcze więcej karcianek. Similo. Similo, czyli gra na eliminację. Jeśli na przykład będziecie chcieli rozkładać sobie różne postaci, wersji Similo jest bardzo dużo. Mamy jakąś historyczną, mamy jakąś Disneya, gdzie jedna osoba będzie musiała opisywać jakąś postać, a waszym zadaniem będzie eliminowanie poszczególnych i trafienie na tą jedną konkretną. Więc proszę, kolejna karcianka. Coś jeszcze umknęło mojej uwadze, kiedy to wszystko pakowałem? Tak, rzecz ostatnia, ponieważ nie moglibyście pojechać na taki wyjazd bez zwykłych, prostych kostek. Kostki zawsze są potrzebne, akurat specjalnie zafoliowane, żeby nie wiem, co mi przyświecało, żeby się nie zamoczyły, nie wiem, tak czy inaczej, to wszystko udało mi się zgromadzić, co teraz widzicie na załączonym obrazku i mam nadzieję, że wasze plecaki będą równie fajnie wypakowane, w inteligentny sposób pozabieracie sobie gry tak, żeby z jednej strony świecić przykładem planszówkowym, że sobie gracie, że wciągacie nowe osoby, ale co najważniejsze, żebyście wy, wasze rodziny, wasi znajomi dobrze się w tym wszystkim bawili. Tak więc wszystkiego dobrego i spokojnego na wakacjach, a my widzimy się przy najbliższej okazji. Trzymajcie się. Hej!